Dzień dobry. Dzień dobry. Poznajcie Staszka. Cześć, Domek. Staszek. Ty jesteś identyczny jak mama. Cześć. Cześć. Ale dobrze, że poznałeś. Dzień dobry. Cześć. Daję szanowanie. Ale to o co jest? Macie ryby? Można? Proszę. Macie ryby. Gdzie w tym sztabiku? Tak, oczywiście mamy. Ale na tym, na jesień się zawsze wodę spuszcza i wiesz, i rybki. I rybki dek. Ale to się zjada. A kiedy ten ślub? No ja z przyjemnością zatańczę na waszym weselu, tak jakby wszyscy, no. Patrz, a moja córcia taka ładniutka, proszę, nie może sobie znaleźć nikogo, no. Bo, a czego jej brakuje? Pan powie, czego jej brakuje, no. No co tato, co tato? Jak każdy ojciec, proszę cię, się martwi o ten. Są te pałeczki? Paluszkami, chusteczki, chusteczki. Marcin, chusteczki przynieś. A masz trochę oliwy może? Proszę, zaraz. Mogłaś mi powiedzieć, że robisz lipozycie. Mówiłam, tylko ty mnie nigdy nie słuchasz. Mogłaś mi przypomnieć. No już spuść powietrze troszkę, dobra? Żeś powiedział na przed. Już ładnie wyglądasz. Bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję ci bardzo. Bardzo jesteś miły. A gdzie byliście tak długo? Na cmentarzu. Dzisiaj jest rocznica śmierci Pauliny, pamiętasz? Dziękuję. Przepraszam. To ciekawe. Kochani? Kto to? To ja jestem. Nurkujesz? Nurkowałem teraz. Sprzęt sprzedaję, ale może do tego wrócę. A to musi być niesamowite doświadczenie. No. Adrenalina. Człowiek jest zupełnie sam. A dlaczego już nie nurkujesz? Marcin, sprawdź proszę, czy ciasto się upiekło. Szarlotka? Nie, tarta ze śliwkami. Ale to wy będziecie jeść, ja mam szlaban na owoce. Ostatnio zjadłam muffiny z bananem i zemdlałam. Jezus. Napijcie się czegoś? Dobra, dobra, rewanż. Ale macie chatę. Daleko wszędzie. Za dupie. Zaraz zrobisz prawo jazdy. Ile ty masz lat? Teraz już oblałem. Zdasz za drugim razem. A ty co robisz? Pracuję w knajpie. Gdzie? Na Kazimierzu, w Pepe, na Majzelsa. A, to wiem. Staszek! No? Chodź, proszę, pomóż mi trochę. Idę. Dobra, sorry, że... Chodź, ucie, daj. No, tato, nie rób sobie ze mnie żartów przy ludziach. Mnie to naprawdę nie śmieszy. Cię, daj spokój, wiesz, przewrażliwiona jesteś, no. Ale to są poważne sprawy, a ty sobie ciągle robisz jaja. A co to zmieni, jak ja będę poważny? Ja też się boję, tylko po swojemu. No graj.